Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Mam dzisiaj kolejny odcinek Q&A. Pytania, które do mnie trafiły bezpośrednio z mojej grupy na Facebooku. Grupy, która nazywa się Rozkochasz. I to jest grupa tylko i wyłącznie dla kobiet. W grupie tej prowadzę live'y i udostępniam moje treści trochę bardziej bez cenzury, trochę bardziej na surowo. Dziewczyny się tam też bardzo fajnie wypowiadają i zaczynamy tworzyć bardzo piękną w moim odczuciu więź w bezpiecznej atmosferze siostrzeństwa. Na grupie pojawia się wiele pytań i kobiety piszą do mnie z różnymi swoimi przemyśleniami, dylematami. Wybieram poszczególne, które wzbudzają moje największe zainteresowanie i na nie właśnie odpowiadam. Dzisiaj mam odpowiedzi na trzy wybrane przeze mnie pytania. Pierwszym pytaniem jest pytanie, które pochodzi bezpośrednio z posta jednej z uczestniczek grupy. Pozwolę sobie przeczytać to pytanie. Czy mieliście kiedyś tak, że spotkaliście kogoś przypadkiem, poczuliście taką mega więź, coś takiego, że nie można oderwać wzroku, nie chodzi o aspekty fizyczne, takie silne bum. Wypowiedziałam się pod tym postem i napisałam, że tak, miewam takie sytuacje i że na tej energii, która wznosi się poprzez kontakt z taką osobą, poprzez to, jak bardzo atrakcyjna mi się wydaje, i przez atrakcyjność nie mam na myśli względów czysto fizycznych. To jest rodzaj przyciągania, który jest jakby dusza do duszy. Coś takiego, co powiedziałabym, jest tak głębokim porozumieniem i tak głęboką pewnością, że ta osoba jest takim członkiem mojej rodziny, takiej duchowej. I te energie, które wówczas czuję, one sprawiają, że nie jestem w stanie oderwać wzroku od tej osoby. Mamy takie porozumienie, rozumiemy się już wtedy. Są takie momenty, są takie osoby, jest ich bardzo niewiele, ale jest zawsze bardzo wyraźne, bardzo intensywne. Czasami towarzyszy temu takie fajne napięcie w ciele. I ja napisałam, że na tej energii, która się wznosi wówczas, to płynę potem w ekstazie z moim mężem. Bo gdy coś takiego się dzieje, to dziękuję tej osobie, że się pojawia. I autentycznie tak właśnie robię. Dziękuję jej, patrząc jej prosto w oczy, że wzbudza takie wspaniałe reakcje we mnie, takie żywotne, takie piękne, bo dzięki temu mogę to wziąć i wykorzystać w sypialni do budowania więzi z moim ukochanym. Albo do przekucia tej energii w coś, co jest twórcze i kreatywne, a na przykład pomaga mi w biznesie, lub w przejściu przez jakiś trudniejszy etap, lub w poruszeniu jakiegoś zastoju, który gdzieś siedzi. I takie osoby są takim bardzo pięknym przekaźnikiem, takim, powiedziałabym, taką iskrą prosto od wszechświata. Takim czymś, co sprawia, że wszechu siedzi, patrzy na mnie i mówi: masz, tu jest odpowiedź na jakieś twoje pytanie. I to jest esencja mnie poprzez tę osobę. Przyjmij to. Więc ja to przyjmuję. I pytanie, jakie padło pod tą moją wypowiedzią, to było: wow, czy możesz to rozwinąć i jak nie wchodzić w takie flirty? Bo, doczytam, mam wrażenie, że właśnie to poczucie narastającego napięcia jest wręcz czasem uzależniające, a potem wyrzutu sumienia to chyba coś może jest ze mną nie tak. Będę wdzięczna, jeśli położysz coś więcej na ten temat. Tak więc tworzę. Taką energię jest bardzo łatwo pomylić albo skanalizować w stronę seksualności, bo jeżeli masz przed sobą bardzo atrakcyjną osobę i ta atrakcyjność nie musi być tak stricte właśnie fizyczna, ale jesteś bardzo przyciągającego, to nie jest trudno wejść z przyciągającego do pociągającego. A stąd interpretacja ciała jest prosta. Chcę cię fizycznie. A jak inaczej można chcieć fizycznie, jeśli nie poprzez kontakt seksualny? I ta chęć wzbudzenia kontaktu seksualnego, doprowadzenia do kontaktu seksualnego objawia się czasami właśnie takim flirtem. Skąd poczucie winy w tobie, jeżeli o to pytasz? Przemyśl, jakie są twoje wartości odnośnie do wierności w związku, odnośnie do wierności swoim wartościom, odnośnie do tego, co wyznajesz, że jest prawdziwe i dobre dla ciebie, a co służy i co nie służy tobie, związkowi, temu, czego oczekujesz od partnera czy partnerki. Poczucie winy jest takim zastojem, który tworzy się, gdy nie bierzemy odpowiedzialności za to, co czujemy, co myślimy, w momencie, gdy to się dzieje. Jeżeli pominiemy ten moment, w którym możemy podjąć się akcji,
zgodnie z tym, jak czujemy, co jest zgodne z naszą najwyższą prawdą. Jak to pominiemy, włącza się poczucie winy. Nie zrobiłaś. Albo zrobiłaś. Czy zrobiłeś. Lub nie zrobiłeś. I przez to jesteś taka lub taka. Pojawia się ocena. Jak nie wchodzić w takie flirty, pewnie zdawać sobie sprawę, że nie chodzi właśnie o flirt, tylko o coś takiego, co ta osoba wzbudza. Coś takiego, że aspekt tej osoby tak mocno rezonuje z jakimś wypartym albo uśpionym aspektem ciebie, który w tym momencie się budzi poprzez kontakt twój z tą osobą. Mam nadzieję, że to ma sens, ale bardzo często, i posłużę się przykładem, który często wypływa na moich coachingach, to jest, gdy poznaję kogoś i jest to takie pociąganie, że dopuszczam się zdrady wobec mojego obecnego partnera czy partnerki, to nie chodzi nigdy o tą partnerkę czy partnera, tylko o to, co ta osoba sprawia, że ja czuję. Jak żywotna się czuję, jak bardzo żywa, jak bardzo ważna dla kogoś, szczęśliwa, zauważona, usłyszana, zaakceptowana, przyjęta, bez względu na to, co mam, jaka jestem, jaki jestem. To jest bardzo podstawowa tęsknota takiej dziecięcej miłości do rodzica. Dziecko musi czuć się kochane, żeby wiedziało, że przeżyje. I gdy takie coś pojawia się w zakochaniu, zawsze się pojawia, jest bardzo niesamowite uczucie. A flirt prowadzi do zakochania. Więc najważniejszym elementem jest zauważyć to, gdy zaczyna się to dziać. Nie osądzać się, ale zaciekawić, co we mnie sprawia, że ta osoba sprawia, że ja się tak czuję. Jakie moje potrzeby nie są może zaspokojone, a teraz się ujawniają i czuję, że ta osoba mogłaby te potrzeby zaspokoić. Jak ja mogę te potrzeby zaspokoić, żeby nie projektować ich na innych? To jest najtrudniejsze. Bo kochani, nie oszukujmy się, ale jak jesteśmy najedzeni, to nie będziemy jedli śmieci potem. Jesteśmy nasyceni, jak jesteśmy całkowicie napełnieni tym, co potrzebujemy, to nie będziemy szukać tych potrzeb gdzieś indziej. Nie będziemy jeść ze śmietnika, innymi słowy, gdy jesteśmy głodni. Mam nadzieję, że to odpowiada na Twoje pytanie. Drugie pytanie. Bardzo często się przejawia, szczególnie w kontekstach, jak być szczęśliwym w relacji. Relacji, która już trochę trwa. Na początku było super i było tak spontanicznie i tak pięknie, a teraz mam wrażenie, że muszę organizować wszystko, być odpowiedzialna za wszystko, on się w ogóle nie stara, czy tam ona w ogóle nie chce w tym brać udziału, cokolwiek proponuje, to jest do bani. Gdzie jest ta miłość? Gdzie jest ta spontaniczność, która była na początku? Moi drodzy, początki związków bardzo rzadko kiedy są spontaniczne, poza samym elementem tego nagłego przyciągania. Gdzie jest spontaniczność, jeżeli... I tutaj trochę challenge myślowy. Jeżeli na wieczór przed, na tydzień przed planujemy, gdzie zjemy, do jakiej restauracji pójdziemy, o czym będziemy rozmawiać, jak się ubiorę, które perfumy skropię na swoje ciało, jak się uczeszę, w jaki sposób odpowiem na żart, jaki żart zadam, jakie pytania może zadawać, jak się zaciekawić, jak dojdzie do pocałunku, gdzie skończymy, u kogo się obudzimy, jaka będzie muzyka. Widzicie, te elementy to my sobie układamy, zanim do czegoś dojdzie. Robimy sobie podłoże, robimy sobie ramy, w których ta spontaniczność może zacząć mieć swój bieg. I tęskniąc do tej spontaniczności, która miała miejsce na początkach związku, mamy na myśli tak naprawdę to, że zrobiliśmy wszystko, co sprawiło, że było w nas pełne przyzwolenie na to, żeby właśnie w tym, co mamy i tak, jak to sobie stworzyliśmy, kompletnie się rozpuścić. Oczywiście nasze umysły nie są w stanie utrzymać takich sprzecznych rzeczy, jak spontaniczność jest planowaniem. Jak, żeby doznać oświecenia duchowego, trzeba zanurzyć się w ciele. Jak, jestem wściekła, co nie znaczy, że jestem nieszczęśliwa. Nasze umysły nie są w stanie tego objąć. Dopiero wyjście ponad takie paradoksy pomaga w tym, żeby faktycznie
odpuścić zafiksowanie się na jednej stronie, to znaczy, bo no, tej nieprawdzie, że teraz nic nie jest już spontaniczne, a kiedyś było i teraz chcę, żeby było, ale nic z tym nie robimy. Moi drodzy, w tym momencie, jeżeli przechodzicie przez podobny etap, macie słonia w pokoju i ten słoń ma ogromny napis na którymś ze swoich boków. Jestem waszym związkiem i dopóki mnie nie zauważycie, to będę zaduszać was do czasu, aż mnie zauważycie i wreszcie zrobicie ze mną porządek. Wiele par jednak nie zauważa tego słonia w pokoju. I żeby powrócić do tego, jak było na początku, teraz już razem z tą historią, którą przeszliście, to proponuję po prostu usiąść naprzeciwko siebie, spytać się siebie nawzajem, czy chcemy być ze sobą. Naprawdę szczerze na to odpowiedzieć. Jeżeli odpowiedź na to pytanie to tak, z obu stron, bez przymusu, bez negocjacji, naprawdę szczere, przemyślane, wyczute tak, to macie parę zobowiązań do uformowania i spełniania. I sprawdzania, czy te zobowiązania wam służą. I róbcie to świadomie, bo najmniej romantyczna z wszystkich strategii jest najbardziej skuteczną i gwarantującą spełnienie, rozkosz, bliskość, intymność, radość, powiązanie, poczucie niezwykłej więzi z drugą osobą. I ta nieromantyczna strategia to prowadzenie swojego związku tak, jakbyście prowadzili firmę. Nie żartuję. Przecież nie zwiążesz się z partnerem biznesowym, któremu nie możesz ufać, który jest nieprzewidywalny, który mówi jedno, robi drugie, który się nie stawia na spotkania, który nie wywiązuje się z zadań. Dlaczego więc projektujemy coś takiego na związek i oczekujemy, że druga strona będzie to robić? Bez jasnych wytycznych, bez określonego celu, bez właśnie zobowiązań, z których będziecie się rozliczać i sprawdzać, jak to działa, jak nie działa, co zostawiamy, co uformujemy teraz, czego się nauczyliśmy, co warto zostawić, co warto wzbudzić. Gwarantuję, że spontaniczność pojawia się w chwili, gdy robimy podłoże ku temu. I trzeba ten paradoks umieć utrzymać, a nie zwalczać. Trzecie pytanie. Jestem za nie bardzo wdzięczna w ogóle. I przeczytam je od początku do końca. Mam łatwość w rozmawianiu o seksie i sprawach intymnych. Natomiast zauważyłam u siebie blokadę podczas seksu. Mój partner mówi do mnie ostre słowa, które mnie podniecają i sprawiają mi przyjemność. Jednak ja mam ogromny opór, żeby mówić w taki sposób do niego. Nie chcę zepsuć momentu, rozśmieszyć go albo, no właśnie, sama nie wiem. I nie rozumiem, dlaczego tak jest. Chcę o tym z nim porozmawiać, a dodatkowo dowiedzieć się, może od ciebie w jakiś sposób grzeczna i pokładana kobieta i matka dzieciom może stać się nieco wyłzdaną w słowach dziwką w sypialni. Może jest jakiś poradnik w tej kwestii? Owszem, jest. I ten poradnik brzmi tak, jak jest w pewnym momencie w twoim własnym pytaniu. Porozmawiać z nim. Zanim z nim porozmawiasz, porozmawiaj z jego obrazem w tobie. Na ile jesteś w stanie sobie pozwolić? W jaki sposób nazywasz i jak się czujesz wobec jego części ciała, swoich części ciała? Jak je nazywasz? Co jest dla ciebie komfortowe? Co jest dla ciebie do zaakceptowania i używania, a może odrobinę niekomfortowe, bo tam jest clue. Podam przykład. Jedna z moich klientek wysłała mi link do jednej z pań, którą obserwuję, a też jest seks coachem i... Znaczy, przepraszam. Miłosnym, intymnościowym. I ta pani z kolei miała post, w którym pisała, że była zafascynowana, jak jedna z kobiet wzięła na własność słowo srom i powiedziała do swojego mężczyzny: lisz mój srom. I ja do tego momentu, aż to przeczytałam i w moich poprzednich wideo też to zauważycie, jestem za słownictwem, które brzmi raczej joni, w odniesieniu do damskich narządów płciowych, bo jest to bardzo ładnie brzmiące słowo, bo ma takie piękne sanskryckie znaczenie, melodię swoją i taką przyjemną temperaturę. Ale gdy przeczytałam to zdanie, że oto kobieta, której no, uwarunkowano, że srom jest od wstydu, że
To jest nazwa dosyć taka sucha, trochę jakby medyczna i pozbawiona jakiejś emocji, że w zasadzie pochodzi od słowa wstyd, więc nie jest przyjemną konotacją. Ale ona bierze to, jak gdyby to był prezent zapakowany w papier ścierny, rozpakowuje i bierze na własność. I mnie niemalże podnieciła ta wiadomość, niemalże rozentuzjazmowała w całym moim ciele to, że jest kobieta, która wzięła na własność to słowo, zrobiła je własnym. I potrafiła jeszcze go użyć. Także brawo! I moja rada dla Ciebie, zastanów się nad słownictwem, które pojawia się w Twoim umyśle i konotacjach emocjonalnych, jakie pojawiają się wraz z tym słownictwem. Co czujesz, gdy na przykład myślisz penis? Co czujesz, gdy na przykład myślisz cia? Co czujesz, gdy myślisz na przykład strom, jądra, klejnoty, orzechy czy inne słowa, jakie kiedykolwiek tam wychodzą z Ciebie? Czasami jedne z najbardziej podniecających dirty talk są najbardziej czułe. Mi niezwykłą przyjemność sprawia, gdy mówię do mojego męża: masz pięknego penisa. Jemu też. I podpięłabym to pod dirty talk, bo mówimy wtedy słowa, których nie wypowiadamy na co dzień. Na pewno nie w towarzystwie. One mają swój kontekst, swoje określone miejsce w rytuale, w czasie, który my wybieramy, który sobie spontanicznie tworzymy. I do czego też Was namawiam. Przemyśl może, co jest dla Ciebie takie akceptowalne właśnie, odrobinę niekomfortowe i porozmawiaj ze swoim partnerem o tym. Uwaga, w sytuacji kompletnie nieseksualnej. Pamiętajcie, i to jest bardzo ważne, żeby rozmawiać o seksie, o intymności i bliskości nie w trakcie uprawiania miłości lub tuż po, ale w sytuacji kompletnie nieseksualnej, przy robieniu obiadu, przy zmywaniu naczyń, rozwieszaniu prania, na spacerze, cokolwiek. Bo wtedy jest to łatwiejsze do przyjęcia, lżejsze do wypowiedzenia i nie jest powiązane z tym kontekstem, więc nikt nie pomyśli sobie wtedy: ej, czy ty w tym momencie chcesz mnie zranić? Odwołaj się do kontekstu. Pamiętasz, jak wtedy, gdy zaczęliśmy trochę świntuszyć? To było bardzo fajne, ale przyznam Ci się, że mam trochę opór i trudność w tym, żeby powiedzieć coś takiego, a bardzo mnie to podnieca. I chciałabym, żebyś to wiedział. I to nie znaczy, że ja tego nie będę robić, bo bardzo chcę to robić. Po prostu szukam słów albo środków wyrazu, żeby odwdzięczyć się Tobie w tym. Bo jest taka część mnie, która bardzo chce. Czasami nawet nie musisz nic mówić. Czasami wystarczy, że Twoje ciało coś powie za Ciebie. Przedłużonym spojrzeniem, gestem, długim, namiętnym pocałunkiem. To też jest dirty talk. Mam nadzieję, że to odpowiada na Twoje pytanie. I daj znać, moja droga, czy doprowadziło do happy endu. Ja w każdym razie życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że te odpowiedzi, jeżeli Wy przechodzicie przez coś podobnego i macie podobne rozkminy, to że te odpowiedzi wzbogacają Was o jakąś wiedzę, którą będziecie mogli świadomie już użyć. A jeżeli macie więcej pytań, dawajcie śmiało. Ja wybieram te, które czuję, że są najciekawsze dla mnie, najbardziej emocjonujące i robię z nich odcinek. A tym samym życzę Wam wszystkiego dobrego i jeżeli jesteś kobietą, wbijaj na moją grupę Rozkochasz, link pod opisem. Jeżeli jesteś facetem, przykro mi, wstępu nie ma, przestrzeń jest bardzo kobieca, ale obiecuję, że część live'ów, które tam prowadzę i publikuję, będę wrzucać na mój YouTube. Jeśli jesteś facetem, to poznaj też perspektywę kobiecą. Oczywiście nie wszystkie, bo przestrzeń jest kobieca. Ale część oczywiście. I tym samym życzę Wam przyjemnego, dobrego, soczystego czasu. Bawcie się dobrze i jak najwięcej.